do uczelni ekonomicznej, to mówienie o społecznej odpowiedzialności biznesu lub zachęcenie do jakichś projektów o charakterze społecznym po prostu nie idzie. Tą samą różnicę zauważyłam na prowadząc zajęcia na pierwszym roku ze studentami tych zawodów pomocowych i na ostatnim, kiedy oni są po praktykach. No i zaczęłam szperać, czy za tym jest jakaś większa, prawda, zależność. Na początku tak zupełnie delikatnie, nie wchodząc w kognitywistykę, znalazłam pozycję Hoffmana, jest po polsku empatia i rozwój moralny, gdzie odwołuje się o tym do ogólnej kategorii empatii, tak klasycznie, psychologicznie rozumianej, która mi się, krótko mówiąc, nie podoba i nie odpowiada mi jako wytłumaczenie kompetencji moralnej, bo nie o to chyba chodzi, że pomagam, tak, bo współczuję i łzy mi się pojawiają. Dlatego, proszę Państwa, próbuję tutaj, szperając właśnie w kognitywistyce, zaproponować coś innego. Plan wystąpienia. Ogólnie postaram się przybliżyć Państwu takie rozumienie właśnie kompetencji moralnej, które wynika z badań w zakresie neuroetyki i porównać je z pewnym ujęciem standardowym. Ujęcie standardowe będzie tutaj pokazane w sposób bardzo uproszczony, taki wyjaskrawiający to, co w nim w zasadzie w mojej opinii jest wadliwe. No to neuroetyczne, mam nadzieję, wprowadzi pewne nowe kategorie, nawiązujące trochę do wcześniejszego wystąpienia, bo związane z emocjami, ale tutaj będę próbowała pokazać, że te emocje, które jak się okaże, można wyróżnić taką klasę emocji moralne, mają po pierwsze, można wyróżnić ich pewne rodzaje, po drugie, mają one określone funkcje, a przynajmniej ja te funkcje staram się wskazać. Dalej, proszę Państwa, króciutko o dylematach moralnych, bo to tam ta rola emocji i to, gdzie je można uplasować w rozwoju moralnym, ładnie wychodzi. No i wreszcie próba jakiegoś wskazania, pewien schemat podejmowania decyzji o charakterze moralnym. Teraz wyjdę od jakiegoś tam pomysłu, bo jakiś pomysł zawsze musi być na początku i od zastanowienia się nad taką kwestią. Czy się różni uderzenie obłęku skalnego inną skalą od wymierzenia policzka drugiej osoby? No i tak zaczęło po Dedekowsku. No generalnie to, co wnosi kognitywistka, to, że możemy tą perspektywę obserwatora jakoś właśnie dobrze zakotwiczyć, gdyż możemy pokazać, co się dzieje na poziomie mózgu i te procesy bardzo drobiazgowo zbadać i wtedy ta pierwsza osobowość jest jakaś taka bardziej konkretna. No i teraz tak, co my mamy tutaj, jaką mamy możliwość? Wyszłam od tej propozycji Dedekowskiej, ale biorąc pod uwagę to dwa rodzaje na start. A więc mamy możliwość takiego fizykalnego tutaj wytłumaczenia, wtedy te różnice nie byłyby różnicami właśnie istotnymi. No mamy możliwość wytłumaczenia tych różnic z perspektywy nastawienia intencjonalnego, czyli że no, tutaj mamy do czynienia z pewnym zamiarem, z pewną nurką właśnie taką przekonań, tak, czy tam teorią umysłu, którą tutaj angażujemy. Ale ja też będę dowodzić, że nie jest to wystarczające, czy nie wystarczy tego typu wiedza i tego typu nastawienie, żeby właśnie mówić o działaniach o charakterze moralnym. Dlatego, że mamy pewne takie przypadki. No tutaj miałam pomoc z przykładem, bo jestem pewna, że tak jest, tylko miałam pomoc z przykładem. Walki bokserskie albo nawet fizyczne na niewinną osobę. Tak? Tu i tu gdzieś leje się krew, tak? Jednak jest różnica. Teraz może powiedzieć, że różnica to jest oczywiście w społecznym kontekście. Że my tu wiemy, że to jest walka bokserska, zakładamy pewną wiedzę, więc odejmujemy tą sytuację krzywdzenia, gdyby ona nie jest ważna. Tylko, że to dosyć długotrwała analiza, a wydaje mi się, że jakoś tak powinno być łatwiej nam stwierdzić w otoczeniu, przynajmniej mózgowi łatwiej, że mamy do czynienia właśnie z sytuacją moralnie znaczącą błędnie. Więc przyjęłam sobie, że trzeba to mówić o zupełnie innym rodzaju nastawienia. No i nazwałam je nastawieniem moralnym, nic tutaj takiego wybranego, ale chodziło o jakieś ujmowanie istot biologicznych jako posiadających
inicjujące to przyłączanie, tak już we wczesnym wieku, właśnie tam oczy czy ruch samoistny, tak, zawsze one inicjują to przełączenie. I takich, takich katalizatorów właśnie tego nastawienia intencjonalnego jest jakaś tam ilość. I podobnie byłoby tutaj z tym nastawieniem poranym. Czyli są takie sytuacje prototypowe, takie właśnie sytuacje graniczne, które sprawiają, że my się przełączamy na to myślenie w kategoriach właśnie dóbr, no ja to tak nazwałam, dóbr pewnej osoby. No i byłoby to jakieś założenie integralności ciała biologicznego, czyli kiedy no, widzimy kogoś ze złamaną nogą, załóżmy, czy też no, bez nogi, tak, czy też widzimy zagrożenie przetrwania, czy jakiegoś ciała biologicznego, to by były takie najprostsze sytuacje, o których jak gdyby informacje oczywiście możemy zdobywać różnymi kanałami. I to tutaj kanał słuchowy, z tego co czytam, jest bardziej uprzywilejowany niż wzrokowy i w rozwoju ontogenetyczny. Wcześniej dane słuchowe, na przykład płacz, czy też okrzyk strachu, wcześniej inicjują pewnego typu procesy niż dane wzrokowe. Czyli widok na przykład krwi lub właśnie innego typu rzeczy. I teraz. No na razie tak definicyjnie. No czym to była kompetencja moralna wobec tego? No była tą zdolnością do przyjmowania nastawienia moralnego i odróżnienia sytuacji o moralnym znaczeniu, o innych sytuacji i podejmowania decyzji o działaniu lub ocenie z uwzględnieniem wykonanych konsekwencji. I teraz tak, no nie znalazłam badań, które mówiłyby na przykład, to też właśnie mnie interesuje i to bardzo by było przydatne, mówiłyby o tym, czy mamy tendencję do preferowania właśnie w takiej naturalnej scenie tych bodźców o moralnym znaczeniu nad na przykład bodźcami o estetycznym znaczeniu. Tak? Tego na takie badania nie trafiłam, prawdopodobnie tak jest, chociaż wiadomo też, że tutaj są bardzo łatwo dochodzi do rozmaitych do takich deformacji i nie reagujemy na te bodźce właśnie o moralnym znaczeniu. I teraz. W ujęciu standardowym, proszę Państwa, no jest pewien taki standard myślenia o kompetencji moralnej, taki standard no, etyka, tak, który przyjmuje, że no, to mamy pewne zasady moralne zależne załóżmy od tradycji etycznej lub od przyjętych zasad etycznych. I teraz no, jesteśmy tymi podmiotami moralnymi, jeżeli na podstawie tych zasad my rozpoznajemy sytuację, potrafimy adekwatnie odnieść te zasady, wyrozumować właśnie konsekwencje tego, co się zdarzy, ewentualnie im przeciwdziałać. I to jest takie podejście no, racjonalistyczno-świadomościowe, które gdzieś tam przeważało. Oczywiście było podejście humowskie czy Hyde'a, gdzie już rolę emocji jakoś tam próbowano wskazać, czyli procesów o charakterze zupełnie innym. Jednak no, to podejście takie właśnie racjonalistyczno-świadomościowe i przeważało i w filozofii właśnie w nurtach etycznych, i w psychologii moralności, takiej tradycyjnej psychologii moralności. Jeżeli się mówiło tutaj o emocjach, na które zwróciła właśnie uwagę neuroetyka, to tylko o ich roli już jak gdyby no, w czymś, co jest takim efektem pewnych podjęcia, pewnych decyzji o charakterze moralnym, to Barbara Chodowicz pięknie mówi, właśnie analizując dylematy moralne, że właśnie, że na przykład takie poczucie rozdarcia jest efektem podjęcia decyzji o charakterze moralnej w sytuacji dylematu, czy poczucie niespełnienia, czy współczucie, ale właśnie po pewne efekty już podjętych decyzji, czy podjętych działań. I teraz, gdyby było tak, to mam wrażenie, że moralność byłaby czymś o co ma taki sposób działania GPS-a. Czyli ma zadane pewne reguły działania, jest tam wdrukowana. Teraz o ile ten GPS przewidział wszystkie sytuacje, o tyle działa. Jeżeli jest nieaktualny, jakiś nie przewidział, to nie działa. No i to by było dosyć niefortunne, bo zależałoby od tego, na ile ten GPS jest właśnie dokładny i adekwatny do tego, co jest na zewnątrz. Dlatego też wydaje mi się, że o tyle jest nędząca ta perspektywa neuroetyki. Bo to, co tutaj się pokazuje tutaj w przeglądu tych wszystkich badań, nie będę Państwu przedstawiać, ale to, na co zwrócono tutaj uwagę, czy to nie było w poprzednim podejściu, to to, że bardzo wiele tych procesów, które jest odpowiedzialne właśnie za podejście,
że bardzo dużą rolę w podejmowaniu decyzji o charakterze moralnym pełnią specyficzne emocje i to są emocje, które można wyodrębnić z klasy emocji i standardowych, takich damiowskich i społecznych, takich damazjowskich. Wyodrębnić no, na tej znaczy przynajmniej tutaj na jajkę stwierdzimy, że można, z tego względu, że inną chociaż już mają lokalizację w mózgu. Tak? Także w inne procesy są oczywiście uwikłane. W wydawaniu sądów moralnych biorą udział także procesy poznawcze Tomka, ale okazuje się, że w zależności od typu sytuacji, to będę pokazywała na dylematach, biorą górę albo te procesy emocjonalne, albo właśnie procesy poznawczo-kontrolne. Teraz emocje moralne. To, proszę Państwa, było badanie, które pokazało właśnie, na podstawie którego można pokazać, że ta lokalizacja właśnie emocji moralnych jest zupełnie inna niż, no, niż tych emocji, które normalnie są w percepcję uwikłane. To może jest tutaj mniej ważne. Natomiast to, co tutaj chciałam zaproponować i co częściowo pracowałam wspólnie z Piotrem Szybyszem, to pewne właśnie pewną próbę do określenia emocji moralnych i odróżnienia tych emocji od emocji standardowych. Tutaj rozumienie emocji moralnych no, przyjmuję no, trochę za damazją, trochę za tym, co płynie właśnie z tych badań neuroetycznych i tymi propozycjami. Po pierwsze, można powiedzieć, że ich generalna funkcja jest inna niż emocji właśnie standardowo pojmowanych, a zatem nie są to sygnały dla organizmu służące jego przetrwaniu, ale są to jakieś sygnały, które mają na celu no właśnie zaopiekowanie się innymi, czy troskę o innych, tak, kuchaj tego rosu. I teraz, proszę Państwa, tutaj te emocje standardowe, podstawowe, subtelne, emocje tła, to jest tak właśnie za damazją, czy zaletą, natomiast wśród emocji moralnych tutaj proponuję wyodrębnienie dwóch typów, mianowicie nieepistemiczne i epistemiczne. Nieepistemiczne to odruchowe reakcje emocjonalne, takie no, stany w zasadzie o charakterze fizjologiczno-behawioralnym, które mają jakąś treść fenomenalną, ale bardzo wąską. Można powiedzieć, że od strony odczuwania jest to tylko odczucie odrzucania od czegoś bądź przychylności od czegoś. Także ta treść, właśnie to subiektywne zabarwienie jest bardzo takie zero-jedynkowe, no i bardzo niezróżnicowane. Treść poznawcza tych emocji też jest bardzo wąska. To nie angażuje, gdyby przy tej emocji jeszcze nie ma zaangażowania wiedzą o kontekście, etc. I teraz emocje te, jak widać no, z badań właśnie neuroetycznych, można powiedzieć, że one inicjują proces oceny moralnej. Czyli ich wystąpienie właśnie w przypadku zaobserwowania jakiejś sytuacji krzywdzenia powoduje to przełączenie się na nastawienie moralne i powoduje zainicjowanie właśnie tego procesu oceny moralnej. Czyli taką zasadniczą funkcją emocji nieepistemicznych byłoby to inicjowanie procesu decyzji moralnej. Teraz tak. Przynajmniej no, to, co wiem na gruncie badań, to to, że emocje te występują zawsze, w przypadku zaobserwowania takich sytuacji krzywdzenia, fizycznego krzywdzenia, to jest ważne, że chodzi o fizyczne krzywdzenie, występują one zawsze, o ile oczywiście nie mamy do czynienia z uszkodzeniami mózgu. Teraz tak, te emocje odróżniam od emocji moralnych epistemicznych. Te mają większe zróżnicowanie, po pierwsze jakościowe, to subiektywne, tak w zakresie nawet no, jakiejś kategorii emocji. Dla przykładu, jeżeli okradziono moją starszą sąsiadkę z pieniędzy, to odczuwam oburzenie moralne. Jeżeli ukradziono jej ostatni pochybek chleba, to oburzenie połączone ze wstrętem jest szczególnie dojmujące. I tutaj ta emocja właśnie moralna epistemiczna o tyle jest bogatsza od tej pierwszej, gdyż uwzględnia już pewną wiedzę społeczną, prawda? Uwzględnia już to,
to, że wie, że bez tego ostatniego kawałka chleba tej starszej kobiecie będzie trudno. Jest, wiem, że jest szczególnie nam czymś odstręczające zaatakowanie starszej osoby. Więc tutaj jest uwzględniona już ta wiedza społeczna i ona jest uwikłana jak gdyby no, w to, co odczuwam w ramach emocji tej epistemicznej. I teraz tak. Jaka jest funkcja emocji epistemicznej? Po pierwsze okazuje się, że ona występuje nie zawsze. Nie zawsze przy podejmowaniu decyzji o charakterze moralnym dochodzi do poziomu właśnie tej emocji epistemicznej. I można powiedzieć tak, że podejmujemy działania moralne, czyli dążymy do dostarczenia komuś brakującego dobra lub przeciwdziałaniu odebraniu dobra, gdy mamy emocje oparte o poznawczą ocenę sytuacji. Czyli te emocje epistemiczne, dopiero one są odpowiedzialne za to, że ja inicjuję działanie o charakterze moralnym, bądź go nie inicjuję. Czyli dopiero one jak gdyby powodują, że ja modyfikuję swoje zachowanie. Idę i widzę o to, że komuś wyrywana jest torebka. Tak? Jeżeli pozostaję na poziomie tylko emocji nieepistemicznej, prawda, no to reaguję tylko, że tak powiem, no pewnym doznaniem swoim. Prawda? Jeżeli ta sytuacja rozwija się do momentu emocji nieepistemicznej, to powinienem przynajmniej być w dyspozycji do podjęcia działania. Nie wiem, co się dzieje dalej, bo nie zawsze to działanie jest podejmowane. Gotowość organizmu do podjęcia jest, można tak powiedzieć, od strony tam motoryki organizmu jest. Stąd no, pewien schemacik. Emocja, jak przebiegałoby to poznanie moralne, czy też jak przechodzimy od poznania moralnego do moralnego działania. Emocja moralna, nieepistemiczna jako inicjator, procesy poznawczo-kontrolne, ocena moralna, dalej emocja moralna epistemiczna, decyzja moralna i wreszcie działanie moralne, ale też musi zachodzić jeszcze. Teraz. Na funkcję emocji moralnej i związek właśnie, po pierwsze ich wagę w podejmowaniu właśnie decyzji o charakterze moralnym, ale także ich związek z procesami innego typu, poznawczo-kontrolnymi, zwrócili tutaj neuroetycy uwagę badając dylematy. Z tych badań też wynikało, że być może o dylematach moralnych należy myśleć inaczej niż podejmuje się je w filozofii i sytuacja jest o wiele prostsza niż podejmuje się w filozofii, a więc nie zawsze jest to taka sytuacja, kiedy rzeczywiście stwierdzamy świadomie pewien konflikt wartości, ale czasami jest to sytuacja wynikająca z tego, że mózg podejmuje wielkiego rodzaju pracę. Tak? Z jednej strony pracują ośrodki emocjonalne, które wydają jedną decyzję na temat tego, co jest słuszne, a co nie, a z drugiej strony poznawcze kontrolne, które wydają inną decyzję, sprzeczną z tą pierwszą. Przynajmniej dowód tutaj tych sytuacji eksperymentalnych to pokazywał. I teraz, to są eksperymenty Dzyszyły-Gmina, który zaproponował też pewien podział dylematów moralnych. Taki podział, który brał pod uwagę zaangażowanie podmiotu, to zaangażowanie cielesne. Mianowicie okazało się, że zupełnie inne decyzje i zupełnie inne właśnie tutaj te kategorie, bądź emocjonalne, bądź poznawczo-kontrolne, wchodzą w rachubę. Z zupełnie innymi mamy do czynienia w sytuacji, kiedy mamy, kiedy jest sytuacja osobistej właśnie ingerencji, osobistej, cielesnej, bezpośredniej ingerencji i krzywdzenia, a zupełnie inne, kiedy to krzywdzenie jest zapośredniczone przez jakieś sztuczne urządzenie. Czyli jeżeli jest to za pomocą tutaj no, przełącznika jakiegoś, tak, sprawiamy, że wydarza się jakieś nieszczęście, lub też nawet okazuje się, że inaczej reagujemy w sytuacji, kiedy na przykład bezpośrednio, własnoręcznie kogoś popychamy, a inaczej nasz mózg reaguje, kiedy to popchnięcie jest za pomocą drona. Pomimo, że to wydawałoby się, odległość jest niewielka. Dobrze, to już
analogiczny, jeżeli chodzi o rachunek matematyczny, analogiczna sytuacja, mianowicie taka sytuacja, kiedy znowu wagonik może rozjechać 5 osób, ale na kładce nad togami stoi sobie potężny tak, człowiek, którego mamy zepchnąć i w ten sposób uratujemy to 5 osób. Rachunek matematyczny ten sam, 5 albo 1. Ale okazało się, że tutaj nawet ci, którzy decydowali się na uratowanie tych 5 osób, czyli własnoręczne zepchnięcie tego dużego osobnika, podejmowali tę decyzję dłużej. Z drugiej strony okazało się, że było wiele osób, które się nie decydowało na podjęcie tego działania, czyli uratowanie tych 5 osób. Pomimo, że te sytuacje od strony rachunku matematycznego są takie same. I to, co tutaj zaproponowali, to już. Inaczej, od strony mózgu okazało się, że w obu sytuacjach zaangażowane są i te rejony, które odpowiedzialne są właśnie za reakcję emocjonalną, i te rejony, które odpowiedzialne są za właśnie zaangażowanie poznawczych kontroli. Z tym, że w sytuacji własnoręcznego krzywdzenia rejony odpowiedzialne za reakcję emocjonalną pobudzone były silniej. I to hipoteza, która została tutaj postawiona, to taka, że wpływają one hamująco na procesy właśnie takiej racjonalnej kalkulacji i stąd ta decyzja właśnie bądź jest wydłużona, bądź jest negatywna. Inaczej niż w tym przypadku pierwszym. Proszę Państwa, zbadano, to znaczy też odwołują się tutaj też, żeby potwierdzić tą rolę emocji w podejmowaniu decyzji moralnych do przypadków uszkodzeń, kiedy te funkcje emotywne nie działają, uszkodzenia przyśrodkowej kory przedczołowej, gdzie okazuje się, że ci pacjenci z takimi uszkodzeniami, także w przypadku dylematu płatki, opowiadają się za uratowaniem tych 5 osób i ta odpowiedź udzielana jest szybko, a więc nie działają tutaj emocje, które właśnie wpływałyby hamująco. Podsumuję no tutaj tym samym, czyli po pierwsze określając funkcję emocji, funkcja emocji nieepistemicznych, inicjowanie procesu decyzji moralnej, funkcja emocji epistemicznych, modyfikacja zachowania podmiotu w kierunku podjęcia działania o znaczeniu moralnym i wreszcie schemat podejmowania działań o charakterze moralnym od emocji moralnej nieepistemicznej przez procesy poznawcze kontrolne, ocenę moralną, emocję moralną epistemiczną, decyzję moralną i działanie moralne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dotyczą tej kwestii szczegółowej.
dotyczą tego, żeby ustalić, tak można sobie to wyobrazić, gdzie ta granica między grupą społeczną, której jednostka należy, a nią samą, jako bytem biologicznym, ale społecznym, kulturowo osadzonym w tym dworze życia społecznym, kulturowego, przebiega. I tutaj potrzebne są dyspozycje poznawcze dla wykonania oceny moralnej. Konsekwencją takiego sposobu myślenia byłoby to, że na przykład kara śmierci zawsze jest niemoralna. Uniszczy nas. A nas. A moralność, system moralny, zespół ocen ma służyć temu, żeby jednostkę wyprofilować i wytrzymała się pewnej przyjętej, zaakceptowanej życiu społecznej granicy. Między nią samą, jej dobrami, a życiem społecznym dobrami życia społecznego. Oczywiście można tu rozważyć jeszcze kwestie szczegółowe, o których tutaj nie pokazałem, że widziałem te obrazki, które tu się nasuwają, może nie zabierać czasu tylko tyle, ale wydaje mi się to bardzo ciekawe. Proszę bardzo, proszę. Ja też nie zdarzę. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo może złe wydarzenie odniosłem do tego początku, ale tak proszę wrażenie, że powinien się o tej emocji, proszę o tej emocji moralnej, nie epistemicznej. I ją się sprowadza do takich aspektów fizjologicznych, regionalnych. No jeśli się popatrzy, to nie chcę oczywiście teraz mówić o szczegółach, na przykład na propozycję ontologii Nikolai Bachmana, tam zwykle próbuje wykazać się, że mamy takie kolejne warstwy bytowe w każdym bycie, jaka warstwa materialna, powiedzmy taka wegetatywna, psychiczna, ta powiedzmy duchowa tak zwana. No i jesteśmy zwykle chyba skłonni mówić o tym, że kiedy mówimy o moralności, to mamy na myśli istoty, które są wyposażone również w tą czwartą warstwę, czyli właśnie tą duchową. Ale jeżeli na przykład wiem o tym, że mój kot lubi, przychodzi do domu i ja do miski mu kładę karmę, on tam wskakuje do tej miski, żeby dla mnie to i odchodzi. Znaczy tutaj są w nim już jakieś takie emocje o charakterze moralnym, bo się tak inaczej zachowuje, ale nie był głodny, ale liczył na coś innego, wobec tego jakieś dobro, że tak powiem, mógł umknąć. W jakim znaczeniu dobro? Tak? Czy to już mówi o tym dobru w znaczeniu moralnym, tak jak mówię, czy też nie. A druga sprawa, czy aby są tam jakieś procesy poznawcze, bo ja widzę, że on już się nauczył, że szynka to jest lepiej gdzieś tam kuchni koło czegoś takiego, co ja nazywam lodówką, wobec tego wychodzi z tamtego pokoju i idzie za mną, bo ja tam troszeczkę idę do kuchni i wie, że być może coś się jeszcze trafi. Czy wobec tego są też również jakieś takie, nie wiem, aspekty moralne w zwierzęciu o charakterze epistemicznym? Nie znam się na tej sprawie. Nie wiem, czy się bada zwierzęta, również wobec tego, co się dzieje w ich mózgu, tak? Wtedy, kiedy powiedzmy stykają się z czymś pozytywnym dla nich, bądź negatywnym. Czy to jest podobnie jak człowiek? Interesuje mnie tylko sytuacja pośredniego działania. Jeżeli
jestem katem, który naciska guzik krzesła elektrycznego i widzi, jak człowiek na tym krześle umiera. Jedna sytuacja, prawda, jak reaguje mózg, a jestem, jak dzisiaj jeden z naszych kolegów podczas panelu odezwał, jestem terrorystą, który na osiołku jadąc uruchamia jakiś tam, czy rakiety, czy jakieś inne środki wybuchowe przy pomocy telefonu satelitarnego i nie widzi tego, prawda? A ginie na przykład kilkaset osób. Czy jest różnica w tym, co się dzieje w mózgu, kiedy ja widzę, kiedy na przykład kogoś przy pomocy tego kija popchnę, prawda? Czy nawet zabiję, naciskając ten przycisk przy krześle elektrycznym, a tym, kiedy robię to samo, ale nie widzę. Powiem tak, eksperymentów nie znam, natomiast wydaje mi się, że jest. No i to jest właśnie kawuski. Intuicja taka jest, ale już natomiast wydaje mi się, że w przypadku, kiedy widzę, cały czas jest utrzymana ta emocja właśnie niepistemiczna, tego odrzucenia wobec tej sceny krzywdzenia. I to by było tym, co może sprawiać, że jednak tak ma wyrzuty sumienia, a człowiek, który nie lubił oglądać tego, co się dzieje na świecie, nie wie. Ale te wyrzuty sumienia jakoś są zobrazowane, tak, w obrazie. Mam nadzieję, że będą. Były takie. Jeszcze nie, tak? Czy były takie eksperymenty? Był taki eksperyment, w którym nie będę szczegółów, szkoda czasu opisać, w każdym razie chodziło o to, że można było, był aktor, który udawał, że jest do prądu podłączany i wykonywał jakieś tam zadanie, jak wyglądało źle, to rzekomo był prądem rażony i wtedy krzyczał i przychodziło osoby, które nie wiedziały, że to jest aktor. Bo te eksperymenty właśnie. Znam. I tak. Jak była ściana i one nie widziały tej osoby, zadawały więcej bólu i badano, było neuroobrazowanie w mózgu, okazywało się, że inne rejony mózgu odpowiadały za właśnie zachowania, no, z białej ściany i bez tej ściany. Co się dzieje w umyśle terrorysty, który uruchamia przy pomocy telefonu satelitarnego bombę, która wybucha na przykład w Wiesłanie? Dziękuję bardzo.